Młodzi, a jednocześnie najlepsi z najlepszych uczniowie pierwszego Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu wzięli udział w ciekawej wyprawie. Pojechali na 9 wycieczkę do Włoch, do Italii. Pojechało w sumie 12 uczniów z obu szkolnych placówek. Wrażeń mieli pod dostatkiem. Cieszy, nam, cieszy nas również to, że szkoły miały możliwość współpracy. I nie ukrywam, że liczymy na dalsze takie kontakty i taką współpracę, bo okazała się ona bardzo udana. I mam nadzieję owocna. Zresztą widać to po sympatiach, które nawiązały się podczas tego wyjazdu. Uczniowie podczas spotkania z naszą telewizją rzecz jasna opowiedzieli o tym, co widzieli, a widzieli sporo, bo zwiedzili Rzym, Watykan i Wenecję. Pierwszy nocek mieliśmy w Padwie, mogliśmy zobaczyć Padwę. Później widzieliśmy jeszcze Wenecję, Florencję, po drodze do Rzymu oczywiście. W Rzymie byliśmy pięć dni i ostatni nocleg również mieliśmy w Padwie. Oryginalność architektoniczna na przykład w Wenecji, ponieważ ona powstała na terenach za zalewowych i powstała na palach i te wszystkie budynki, które taki długi okres stoją po prostu i w ogóle nie są naruszone. Mnie się również najbardziej podobała właśnie Wenecja i Florencja zdecydowanie. Na pewno Rzym zachwycił tym, że cały jest zbudowany na tak, tak naprawdę starożytnym świecie i wszystkie budynki już gdzie, tam, gdzie stoją już wcześniej coś stało i po prostu są wniesione wyżej. Porozumiewaliśmy się w języku angielskim, chociaż było to dosyć ciężkawe, ponieważ rodowici Włosi po prostu nie chcieli rozmawiać z nami po angielsku, a jeżeli już rozmawiali, to nadawali taki specyficzny akcent. I jakoś tam po prostu z rozmówkami i koleżanką, która... Wspierała nas z akcentem włoskim i językiem włoskim daliśmy radę. To są uczniowie, którzy zostali nagrodzeni za zaangażowanie w życie swoich szkół, za również bardzo dobre wyniki w nauce, a także pomoc słabszym, a co jeszcze warto powiedzieć i pochwalić się, także za pomoc kombatantom, z czego słynie już mam nadzieję, zespół szkół numer dwa w Wieluniu. Wyjazd doszedł do skutku dzięki pomocy starostwa powiatowego i dyrektorów obu placówek oświatowych. Uczniowie do Włoch pojechali dzięki uprzejmości ośrodka szkolno wychowawczego w Gromadzicach, który specjalnie na tę okoliczność użyczył swojego busa. A więcej o włoskiej wyprawie powiemy już w Short pressie.